wręczam wam wypowiedzenia. Przyjepli, no. Cześć, YouTube, leci ekipa WK z tej strony. Witamy na kanale WKSklep.pl. Dzisiaj dowiemy się, który z nas pakuje paczki najlepiej, a kto będzie to sprawdzał? Nie kto inny jak ojciec kierownik, Krzysztof. Witam wszystkich. Każdy z nas wylosował nasze stanowiska przed filmem. Pakujemy paczkę, idziemy tutaj, żeby zweryfikować, czy paczka została poprawnie spakowana. Jeżeli ojciec kierownik uzna, że jest poprawnie spakowana, wracamy z paczką i ją zaklejamy. Natomiast jeżeli paczka została niepoprawnie spakowana, będzie to mniej więcej wyglądało tak. Tak dla motywacji, żeby dobrze spakować. A więc poprawnie spakowana paczka powinna zawierać wypełniacz, który wkładamy tak. Oczywiście nasz ulubiony produkt z WK Sklepu. Dodatkowo w tym okresie dajemy takie oto karteczki. Oczywiście wlepka SafeDig. Powyżej 200 zł dodajemy wlepki lub inne akcesoria. I na koniec jeszcze wypisujemy karteczkę, dla kogo spakowaliśmy naszą paczuszkę. I tak też zapakowana paczka powinna trafić bezpiecznie do naszego klienta. Chłopaki niestety nie ogarniają jeszcze całego procesu robienia paragonów, dlatego dzisiaj niech robią te paczki bez, a paragony dorzucimy później. Start! Ale ich z perfekcją tam, nie muszę się... Nie dam się przegrywać! Nie przegram! Mała paczka. Tutaj wpisuję... Dziękujemy i twoje imię Sebastian. Krzysztof, mogę zaklejać? Jest ok. Normalnie tak nie powinno być, nie można tyle wypełniaczy dawać. Mniejsze opakowanie powinno być. Za to nie powinno być chyba punktu karnego. Jakie jest paczka? Mogę zaklejać? Wiesz co, Michał, ale to jest troszeczkę marnowanie materiału, bo majtki to powinniśmy spakować w kopertę tekturową. Też tak pomyślałem. Proszę zmienić i wróć. Że mimo tego, że klient zamawia majtki, to dostaje solidną pakę, że dostaje box i że go otwiera i jest ten user experience, nie? No ale zasady to zasady. Podjąłem decyzję, że może być za dużo wypełniacza jednak. Tam jakaś dyskusja była. Co pakujesz, Paweł? Próbki białek. Tam jest napisane 7, a jest ich trochę więcej i rozkładam, czy mam... Dobre. Dobrze, wszystko ok. Pamiętajcie, jakość, a nie jakość. Czyli dbam o klienta. Nie liczy się ile, liczy się jak. Dobrze, wszystko jest ok. Teraz tutaj zalepimy tak. Cyk, jakość. Dobra, wszystko jest ok. 7 sztuk, to jest losowe 7 próbek? Tak, losowe. Losowe 7 próbek. 4. Dokładność. Ale chciałem powiedzieć, że to jest stres, kurde, to jest stres. Mega stres. Bądź skrupulatniejszy. Sprawdzenia, coś kierowniku. Kierowniku do sprawdzenia. Dobrze, niech będzie, to zaakceptuję. Pękał. Bombę pre-workout. Ale jakąś miałem tam uwagę, tak? Jedną? Myślę, że wszystko jest ok. A co się działo wcześniej źle u mnie? Słuchaj, Paweł, strasznie gniesz te etykiety, a później nie będzie mógł zeskanować. Mam zamówienie. Syrop 7 próbek. Na dole jest bardzo dobrze. Troszeczkę za duży karton, ale... Powiedział, że gnę etykiety. Dobrze, tak powinna właśnie etykieta wyglądać. Co? Jakość, dokładność, nie jakość. Czarne spodnie z gumą, o Jezu. Kurczę, nie znam się na dzieciach. Dzik czarna, rozmiar 122. Panowie, jeszcze 5 minut. Okej. Okay. Nie za dużo, żeby ci się docisnęło. Idealnie. Kurwa, to jest wojna, człowieku.
Jezu, Jezu, prowadzę. Czarne spodnie z gumą XS i Milky Way białko. Jest okej, tylko proszę dotknij to ładnie. Dobrze. Zamówienie powyżej 200 zł wlepy jest. Dorzucamy wlepy, dobrze. Zrobiona. O kurwa nie! Ale bardzo się cieszę, że ludzie tyle zamawiają. Bardzo się cieszę. Kurczę, no bardzo dziękuję Hubert, nie będę mówił nazwiska, za wsparcie. Za 1500 praktycznie cały sklep nasz wziął. Także no w ogóle wszystkim, którzy zamawiają od nas, dziękujemy bardzo za wsparcie. Ja się postaram wesprzeć was, ale no ciężko będzie mi to zebrać nawet do końca czasu, nie? Jak to zbiorę tutaj, to będę zadowolony. Moje ulubione. Koszykarskie leczki. Kreatina i szejkerek. Elegancko. Zabezpiecz proszę ładnie. Dziękuję. Panowie, została jeszcze minuta, ja jeszcze nie mam całej palety paczek. Jeszcze dwa słony, tam potrójny zestaw był. Ona lubi, gdy ja pakuję paczkę. Białko wegańskie. Już się gubię w tym. Robert wrzuca... Kierowniku, Robert zrzuca koszulki i nie podnosi tutaj. Chciałem tylko zaznaczyć, ale ja podniosę za niego, nie ma problemu, bo ja mam szacunek do magazynu. Mam skompletowane zamówienie. Uważam to za sukces. Ty się odpięty. Jest, jest, jest. Kończymy panowie. Ja będę śnił o tym. Zamówienie za półtora koła. No ale zebrałem wszystko. Niestety, kurczę. Zebrałem wszystko do niego. To znaczy jest bardzo fajnie. Sukces. Ogólnie bardzo fajnie, że takie zamówienie weszło. No, to jest dla mnie sukces, że zebrałem wszystkie te rzeczy w tym czasie. Teraz będzie ocena paczek, to ja, żeby nie dostać lepy, przyznaję się, że ostatnio zjebałem i muszę ją naprawić. No, ale nie mam już czasu to na czekaj, to. Ale poczekaj, no to ja. No ale, bo zobacz, ale taśmy nie zdążyłem. Ale no czy, ja dostałem lepę, wybrałem zły karton, też nie spakowałem. Zależało mi na tłumaczenie tego typu to. Ja nie przyjmuję, albo gram... Ale przyznałem się, klient ma otrzymać pakiet, taki nie otrzyma. Wiesz jakie są zasady, wiesz co cię czeka. Tak. A panie kierowniku, czy na co dzień jest taka atmosfera tutaj rygorystyczna, że jak ktoś spakuje paczkę, dostaje lepę? Wiecie co, na co dzień mam doświadczonych pracowników, którzy raczej nie mają z tym problemu. Tylko wam troszeczkę nie wyszło. Ale mam dla was prezent. Takie certyfikaty specjalne. Karino, pozwól na chwilę z dokumentami. W zamian za tak owocną współpracę wręczam wam wypowiedzenia. W ten sposób to sobie możecie pakować w innej firmie, ale nie w Woka sklepie. Proszę posprzątać swoje stanowiska i żegnam. Skurwysyn. Dziękujemy i przepraszamy, że zajęliśmy twój czas, ojcze kierowniku. Nie dostałem twoje. Najwięcej paczek spakował Robur. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to jest całkiem niezły wynik jak na tak mało czasu. Ja mogę coś powiedzieć? Bardzo tak? Szybko. Ja wiem, że ja mam jedną. No nie tłumacz ale się. Spójrzmy na... Spraw sobie, spraw. Spójrzmy na detale. No spraw. Spójrzmy na detale. Jakość. Jak dla mnie to robią jakość. Dobre paczki. Jakość? Jakość. Hmm. No co dwa razy taśmą zrobił, stukasz wiorycami, pobić się z przegraną. Też tutaj jest okej. Jest ten komponent pokera, że tutaj akurat Robur miał takie rozdanie, że no fajnie mu los dał i niech ma, bo szczęście w życiu też trzeba mieć. Tak, akurat trafiło mu tak. Się, że miał troszeczkę łatwiejsze może paczki, ale to każdemu z was mogło tak się jest. Trafić. Saker jedna paczka. Ale też chciałem znowu. Ojej, znowu co? Ja wiem co tu jest, kto to? Pączek. Kto do takiej koperty wejdzie? Wszyscy... Ale to jest shaker. Bałem się, że shaker w transporcie może się zgnieść. Skupić na mnie, bo jesteśmy na mnie. Karton i... Jesteś tak obsraszy ogólnie. A może nie może przejdźmy dalej po prostu. To nie wymaga komentarza chyba. Wiemy dobrze, na co zasługuje ten wynik. A od razu to wprowadza taką atmosferę. Ładnie przyjął. Taki że ma być lekki... kurwa kultura. Ja nawet bez kary wygrałem, mogę przyjąć cios za niego, bo to jest...
porażka. To co? Taki cios. Przyjepnij. Wszystko? Przyjepnij, no. Wszyscy porówno. Dawaj. Bo na magazynie ma być kurwa kultura. Dawaj. Cieszę się, Robert, że przyjepnij. Masz taką postawę. Bo na magazynie ma być kurwa kultura. Teraz mamy Pawła. Akceptuję 4 paczki, bo ta piąta oczywiście już dostał swoją nauczkę. Weźmy może, żeby nie robiła ta piąta zamętu. Tak, o zobacz, proszę. Patrz, odkładałem ją, a kurier? A co by kurier pomyślał? Ale podnieś ją teraz, podnieś ją. O tak. No i dobra, jak mam ją podnieść, kierowniku? W jaki sposób? Podnieś ją. Mam wyczarować podniesienie? Zostaw, Paweł, podnieś ją teraz. Ja wiem, że ona jest do poprawy. Paweł, ale podnieś ją po prostu. Co? Patrz. Ja! Druga! Za to! Chciał punkt za to! Nie chciałem punktu. Tutaj mamy wynik Michała, jest to 5 paczek. A propos pierwszej paczki, Michał zużył za dużo troszeczkę materiału, a my w WK Sklepie szanujemy środowisko i wykorzystujemy wszystkie materiały z głową. Dobrze, może teraz przedstawimy wyniki oficjalne. Robert, pierwsze miejsce. Jest! Michał, drugie. Gratuluję. Nie lubię przegrywać. Paweł, trzecie. Dziękuję za walkę. Dziękuję. Sake. Ostatni. Dzięki za walkę, chłopaki. Dziękuję. Pamiętajcie, jakość. Dziękuję wszystkim za wypowiedzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek nie przedłużymy umowy. No to co, my lecimy szukać roboty dalej.